Idę w kolejnym filmiku, jeżeli chodzi o zapachy, które mi towarzyszą w takiej aurze nadmorskiej, letniej, to ja zabrałam generalnie dwa flakony, które są małe bądź lekkie, oraz zabrałam dosyć dużo różnych odlewek, które sobie głównie naszykowałam z flakonów, które zapachy ostatnio bardzo często lubiłam używać i między innymi odlewkę Nuit Tuberose d'Artisan, czyli przepięknej tuberozy, jest filmik o tym zapachu. Również na przykład odlewkę Chevalier Vert. To jest bardzo ciekawy, zielony, aromatyczny zapach. Z flakonu wzięłam Datura Noir, Serge Lutte, którego jeszcze w ogóle nie użyłam do zapachu. Oraz Roses Elixir, czy Rose Elixir Montal, dawną wersję, no bardziej intensywną, i ten zapach był niejednokrotnie w użyciu. Jeżeli chodzi o odlewki, również zrobiłam sobie z Crystal Overt Chanel, przepiękny, taki zielono-cytrusowo-ogoniasty zapach. I właśnie dzisiaj akurat mam na przykład ten zapach. On jest niesamowicie aromatyczny, to jest taki, bym powiedział, taki niesamowicie szlachetny, eleganckie cytrusy. To jest taki właśnie wydźwięk taki cytrusowo-perfumeryjny. Także zapachy, które mi najczęściej towarzyszyły, to właśnie ten zapach tuberozowy L'Artisan, właśnie ten zielony cytrusowy gniazdy Chanel oraz przepiękna róża z truskawkami Montal. Datura Noir pewnie jeszcze będzie w życiu, ale to jak będzie ochłodzenie, bo na razie non-stop upały. Więc raczej spodziewałam się, że po prostu tutaj jest tak, że generalnie ta pogoda jest bardzo zmienna, więc mogło być po prostu dużo chłodniej. No nie zdarzyły się takie dni, więc jeszcze nie był ten zapach w użyciu. Po prostu tuberoza jest mocnym zapachem, ale w małych ilościach fajnie współgra z takimi wyższymi temperaturami. Natomiast tuberoza Serge Lutte Datura Noir może przytłoczyć. Także dziękuję za uwagę, dajcie znać, co u Was w użyciach perfumowych.